rano wrzuciłem vloga dotyczącego, króciutkiego vloga dotyczącego tego, co się dzieje na przejściu granicznym w Kołbaskowie. I podczas tego nagrywania krótkiego filmiku zadałem pytanie, jak to ma wyglądać. Czy możemy jechać do pracy? Do pracy możemy jechać, nie ma problemu, do Niemiec. Czy możemy wracać? Możemy, jeżeli narazimy się na 14-dniową kwarantannę. Jako kierowca, bądź jako pracownik pracujący za granicą, a mieszkający w strefie przygranicznej, możemy wrócić bez większych problemów. Ale musimy mieć zaświadczenie, jakiś tam nachweis, nie wiem jak to ma wyglądać, albo umowę o pracę, gdyż bez niczego nas nie przepuszczą i będziemy musieli robić tą 14-dniową kwarantannę. Jak to będzie wyglądało? Oni sami jeszcze nie wiedzą. Wrzucę dzisiaj jeszcze króciutki filmik z tego, jak wygląda przejście graniczne w Lubieszczynie. Tam, gdzie jest zamknięte, gdzie nie można wjechać. I zobaczymy, jak się to rozwinie. Ja jeszcze jestem 2 tygodnie w domu na zwolnieniu, więc teoretycznie ta kwarantanna mnie nie dotyczy, ale zobaczymy, co będzie za 2 tygodnie, za 10 dni. Znajomi, koledzy, inni kierowcy mają wielki problem, ponieważ no, jadą do pracy i nie wrócą do domu. Albo wrócą i nie będą mogli jechać do pracy. Ja wiem, teraz się odezwą głosy, że zdrowie jest najważniejsze, rodzina jest najważniejsza. Zgadzam się, ale nie zapominajmy o tym, że kredyty trzeba płacić, rachunki trzeba płacić, czynsz za mieszkanie, trzeba coś jeść. To nie jest tak, że państwo sobie strzeli z palca i zamknie granice. Ja rozumiem, że to jest mega problem, ja rozumiem, że to jest sytuacja wyjątkowa, ale musimy to przeczekać i zobaczyć, co będzie. Ja jestem na zwolnieniu do 31 marca. 27 marca muszę być na badaniach w Radebergu w Niemczech. Dlaczego muszę być? Dlatego, że dostaję wtedy zwolnienie lekarskie, które kończy moją rehabilitację. I jak dostanę to zaświadczenie, to dostanie mi dopiero zapłacony ostatni miesiąc, że tak powiem, chorobowego. Do tego muszę jechać po leki, ponieważ nie chodzę w Polsce do lekarza, nie przepisze mi lekarz leków tak sobie na moje piękne oczy, bo moje na brzydkie oczy, ale muszę to załatwić. Jak to załatwić? Na szczęście z jednej strony mam jeszcze mieszkanie do maja w Niemczech i w razie czego będę mógł tam zostać. Mieszkanie jest puste. Wezmę sobie jakiś materac, podrę poduszkę, ładowarkę, no i jakoś tam te parę dni przetrwam, a od 1 zaczynam pracę, wtedy już będę mógł sobie mieszkać w ciężarówce. Dostaję nowego DAF-a, dinglające auto. Ja wiem, że to nie jest zły samochód, no ale po tylu latach w Mercedesie to będzie dla mnie mega przewrócenie do nogami moich dotychczasowych przyzwyczajeń, jeśli chodzi o auto. A co z koronawirusem? Z rodziną siedzimy w domu. Mamy dosyć sporo planszówek. Dzieci nie chodzą do szkoły. Dzieci, dziecko, jedno dziecko, bo drugie jest małe. Jeszcze nie chodzi do szkoły. Staramy się nie wychodzić. Bądź jak wychodzimy, to tylko w swojej czwórce. Wsiadamy w auto i jedziemy gdzieś do lasu i szukamy miejsca, gdzie nie ma ludzi. A to nie jest prosty temat, ponieważ wszyscy mają ten sam problem.
coś więcej wiedział dotyczące ludzi pracujących w Niemczech, a mieszkających w Polsce, może jakichś powrotów, odezwę się. Na razie. Dojeżdżam do granicy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy będą tylko barierki, czy będzie stał na mnie obóz. Jak to będzie wyglądało? Teoretycznie, według przepisu, to ma być zamknięte. No, już widzę, stoją barierki. Stronie tam daleko stoją radiowozy i w jedną i w drugą stronę nic tu więcej nie ma.